Witajcie kolekcjonerzy, jestem Krix i dzisiaj tak jak obiecałem zrobimy odpakowanie Genosa z Pop-Up Parade. O tych figurkach mówiłem przy ostatnim filmie, więc sobie go sprawdźcie, jeśli chcecie coś więcej wiedzieć o tej serii. Teraz nie będę powtarzał, za parę filmów dopiero się będę w to bawił. I w tym wypadku pudełko przyszło troszeczkę, powiedzmy, odkształcone. To była wina pakowania, ale nie problem. Poza tym nie jest pęknięte, więc jest ok. Dobra, otwieramy dla porównania pudełko z poprzedniego filmu, czyli Necopara. Jak sami widzicie, jest ono troszeczkę mniejsze, a Genos ze względu na swoją pozę to zajmuje nam troszeczkę więcej miejsca. Dodatkowo pierwsza męska figurka, którą zamówiłem, i tak, no nie wiem co myśleć, ale podoba mi się ta figurka, mam pomysł na zdjęcia, więc jak coś, no to będziecie pewnie widzieć. Otwieramy, wyciągamy. Również 140 zł, bo tyle ma ta seria kosztować. Ciekawe, czy później będą robili jakieś trochę większe czy coś i dajmy na to za trochę drożej. Na dobrą sprawę nic by nie stało na przeszkodzie, jeśli by zrobili coś, powiedzmy, takiego bardziej premium, ale zakładam, że raczej będą się z tym trzymali. To jest takie wyjście bardzo do konsumenta, bo wiedzą, że kasę na tym spokojnie zarobią. I warto dodać, że w ostatnimi czasy naprawdę bardzo dużo tych figurek się pojawiło, więc widać, ludzie to bardzo podchwycili i dlatego całą masę postaci pozapowiadali, co mnie bardzo cieszy. A jak tego będzie trochę na rynku, to później będzie łatwiej dostać egzemplarze, na które załóżmy na początku się nie zdecydowaliśmy. I tak, dla Genosa, jak w podobnym poprzednim odcinku, podstawka półprzeźroczysta w jednym kolorze, bardzo prosta, nie przeszkadza w niczym. Ale co do samej figurki, to mam wrażenie, że jest ona jednak trochę większa jak nasze postaci z Necopary. Zamontujemy go na podstawce i zaraz będziemy sobie go oglądać. Podobnie, co mnie bardzo cieszy, figurka lekko wchodzi pod podstawkę, przez to zakładam, że nie będzie problemu, żeby ją później wyciągnąć z tej podstawki, chociażby do zdjęć. To mnie naprawdę bardzo cieszy, bo ostatnio przy niektórych figurkach musiałem delikatnie, że tak powiem, podszlifować piny, bo jeśli figurka wchodzi za ciasno w podstawkę, no to jest ryzyko, że nam w pewnym momencie może dojść do pęknięcia tejże podstawki, a tego raczej byśmy nie chcieli. Przy droższych figurkach zwykle tego problemu nie ma, przy tańszych to tamta tolerancja jest naprawdę bardzo nieduża. No i dobra, mamy naszego Genosa i jak sami widzicie, figurka wygląda kapitalnie. Tutaj mamy w tej pozie chociażby znanej z anime, gdy wypalił sporą część terenu. I muszę przyznać, że tak jak i w poprzednim wypadku, czyli jeśli chodzi o figurki z Necopary, wykonanie jest po prostu kapitalne. Cała masa szczegółów, chociażby na rękach, widać, że faktycznie jest to cyborg. Tutaj mamy chociażby podarte spodnie i ta dynamiczna poza podczas ataku. Ta figurka jest naprawdę świetna. Ja bym się tak zastanowić, nie mogę sobie przypomnieć, czy dostaliśmy w ogóle dużo figurek Genosa, ale one, jeśli były, to były bodajże figmy, czyli te figurki ruchome. I chyba jako takiej nie mamy więcej figurek właśnie tej postaci, tak mi się wydaje. Przynajmniej ja na razie sobie nie mogę żadnej przypomnieć. A tutaj za około 140 zł naprawdę świetnie wykonana figurka.
ciężko mi się tu naprawdę do czegokolwiek przyczepić. Nie widzę bardzo żadnych takich łączeń na włosach. Twarz wyglądała bardzo fajnie. Masa detali. Malowanie jest, mimo że dosyć proste, to cieniowanie jest zrobione. Naprawdę, nie mogę się tutaj absolutnie do niczego przyczepić. Jest to kapitalna figurka za bardzo dobre pieniądze. I jeśli ktoś by chciał coś takiego u siebie postawić na półce, no to myślę, że zdecydowanie warto. Zważywszy, że jest to męska postać, no to raczej problemu z dostępnością nie będzie, bo żeńskie zwykle sprzedają się najszybciej. Dobra, tyle. Nie będę tutaj więcej się rozgadywał. Kapitalna figurka. Dobra, tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.